Tak jest, przed nami walka o pas Stanów Zjednoczonych, MVP. Posiadacz pasa zmierzy się z pretendentem Kofim Kingstonem. Jak pamiętamy, MVP przez długi, długi czas odnosił szereg przegranych. Następnie, tak jakby, nie wiem, zebrał się w sobie zwrot o 180 stopni, seria zwycięstw i zdobył pas Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj będzie musiał go obronić tylko temu zawodnikowi, którego znamy doskonale, niezwykle szybkiemu reprezentantowi z Jamajki, Kofiemu Kingstonowi. MVP trochę tak nonszalancko patrzy, ale pamiętajmy o tym, że no, MVP nie dysponuje jakimiś szczególnymi warunkami fizycznymi, natomiast Kofi Kingston oczywiście jest lżejszy, ale za to zdecydowanie dużo szybszy, skoczniejszy, on zaskoczył już najlepszych. No nie mógł tym oczywiście olbrzymom nic zrobić, ale do nich na pewno nie zalicza się MVP. Teraz typowe takie zejście do nogi, ale tutaj na razie bardzo czujnie zachowuje się MVP. Obydwaj, jak widzimy, nie darzą się jakąś specjalną antypatią. Uśmiechnięci, podchodzą bardzo wyluzowani do tej walki, jednak z pewnością są skoncentrowani. Tak, tak, to taki pozorny, ale proszę, tutaj bardzo sprytnie przechwycił, lewe ramię zgiął w nadgarstku, cały czas trzyma to bardzo bolesne. Tu, żeby nie było zwichnięcia. Wow, ale teraz sprytnie Kofi Kingston zrobił przewrót do tyłu, pociągnął za sobą MVP. Cały czas próba osłabienia tej lewej ręki, ale aj wykorzystał to, te właśnie swoje nogi Kofi Kingston. Zobaczymy, co zrobi teraz. Nie powinien się klamrować, to nie jest dla niego sposób na zwycięstwo. Póki co cały czas się wyczuwają. Cały czas obserwuję, kiedy zacznie się akcja nieco szybsza i jak widzimy boczny headlock. Z tego może pchnąć Kofiego na linę i warunki fizyczne mu na to pozwalają. Pas ma odkryty, powinien zrobić rzut przez siebie MVP. Aj, natomiast Kofi Kingston, piękne biodro takie z kolana przerzucił, teraz trzyma za samą głowę. No, 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 na razie bardzo ładnie, przytomnie zachowuje się, no ale odchylił głowę, przechwycił ją oczywiście MVP. Teraz jest niebezpiecznie, sama głowa między nogami, ale ładnie wyszedł. I to jest chyba to, na co czekam. Cały czas walka jest bardzo, można powiedzieć, techniczna. Natomiast jeszcze nie ma tej szybkości, którą charakteryzuje się Kofi Kingston. I Irish Whip rozpędzony bardzo ładnie przeskakuje i chyba chce zrobić przypięcie, jak jest, ukrzyżować. Raz, dwa, nie. Tylko do dwóch sędzia zdołał doliczyć. Coś się zaczęło dziać. Mięty clothesline. Jeden, dwa, kolejna próba pinu. Kofi Kingston chce bardzo szybko zdobyć pas. I wysoki dropkick z miejsca. Biegnie za MVP, ale ten już jest gotowy. No i tutaj mieliśmy małą próbkę możliwości Kofiego Kingstona. Zapraszamy na krótką przerwę. Oto i Kofi Kingston. Kofi czuje się w ringu jak ryba w wodzie. Nazywam się Kofi Kingston. Wracamy na Ring Row, gdzie trwa walka o pas Stanów Zjednoczonych, broniący tytuł MVP kontra pretendent Kofi Kingston. Jak widzimy, obydwaj na macie. Sędzia odlicza. Zobaczmy, co do tego doprowadziło. Podwójny clothesline. Przypomina mi się taka sytuacja, gdzie to dwóch pięściarzy jednocześnie się znokautowało. Czyżby miało być podobnie? Nie, oba już się podnoszą. Teraz kwestia, który szybciej, kto jeszcze? Jeszcze z kolan uderzenie łokcia Kofiego, ale i MVP od razu mu dokładnie to samo. No, no. Będzie pchnięcie na liny, ale Kofi Kingston z kontrolą, to wyśmienicie. Był gotowy na to, MVP 1-2 i niewiele brakowało, aby zachował pas. Ajajaj, w ładny sposób by zakończył ten pojedynek takim suplesem do tyłu. Brawo. Obydwaj już niezwykle zmęczeni, ale mimo wszystko Kofi Kingston wspaniale, ale jak pięknie wykonuje Russian Legs i od razu przechodzi do próby pinu z zaskoczenia. No naprawdę trzeba przyznać, że zrobił to wyśmienicie. Tak, podcięcie takie, podciągnął rękę i tutaj stracił równowagę, ale co najważniejsze, był na plecach.
Oba już potwornie zmęczeni. Już bliski powstania, jest na nogach i próba dropkiku. Jednak MVP był, okazał się szybszy, to może być playmaker, a to zapowiada szybki koniec. Nie, kontra od Kofiego Kingstona. Wow. I niewiele brakowało, aby MVP padł ogłuszony na matę. Będzie suplex, wyniesienie, ale Kofi Kingston skakuje za plecy Portera i co zrobi? 1, 1, 2 i 3! Nieprawdopodobne! W ten sposób MVP pozwolił sobie na przegraną, na utratę pasa mistrzowskiego Stanów Zjednoczonych. Tak więc Kofi Kingston jest nowym posiadaczem tego prestiżowego pasa. Zaskoczony MVP, a szczęśliwy Kofi Kingston. No ale naprawdę to były piękne akcje, takie technika uników, a później ostatnie przypięcie. Piękna walka. No proszę, proszę, MVP pogratulował Kofiemu Kingstonowi. Ale również mu dał do zrozumienia, że następnym razem. Na pewno, ale nieczęsto oglądamy takie właśnie przejawy fair play w ringu.